Podczas ostatniego Bookshelf Tagu mieliście okazję zobaczyć te dwie niesamowite nowości, jednak od tego czasu uzbierało się troszeczkę więcej ciekawych książek, komiksów i figurek na mojej półce, którymi chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić. Cześć wszystkim z tej strony, Nikodem z kanału Inżynier Przygody i dzisiaj w tym takim troszeczkę bardziej letnim outficie chcemy przywołać to lato podczas tej deszczowej majówki oraz jak zawsze pofleksować się troszeczkę nowymi książkami. Zapraszam! Na dworze zimno, wieje, pada, więc mamy idealną pogodę, aby sięgnąć po jakąś niesamowitą lekturę, więc nie przedłużając, zaczynamy. Od razu zaczynamy z wysokiego C. Tak chyba jest w żargonie muzycznym, co nie? King Bradley, czyli jeden z moich ulubionych homunculusów. Tak jest, moi drodzy. To jest w sumie ostatnia figurka, której brakowało w mojej kolekcji Full Metal Alchemist. Nie licząc ala Scottami, ale powiedzmy, że trzymamy się pierwotnej zasady nie kolekcjonowania więcej niż jednej podobizny danej postaci. Tak więc jest i on. Bardzo się ucieszyłem, gdy zobaczyłem, że trafi on do dystrybucji. Co prawda jako limitka i nie wszyscy mają okazję go zdobyć, ale tym bardziej jest niesamowity. Wraf we własnej osobie, chociaż ja tego pana poznałem jako Pride'a w anime z 2003 roku. Powiem wam, moi drodzy, że 2021 rok w moim wykonaniu jest po części takim poznawaniem dawnych historii, które uwielbiałem po raz kolejny na nowo. Więc mam nadzieję, że w tym roku również chwycę za Full Metal Alchemist, również go ukończę, gdyż no, tą historię czytałem dwa razy, oglądałem trzy razy całą serię, więc coś pamiętam, ale chciałbym jeszcze raz móc poznać ją teraz takiej, powiedzmy, w mojej bardziej dojrzałej, dorosłej wersji. Może coś nowego z niej wyniosę. Jeżeli zaś chodzi o samą figurkę, to jak na limitkę jest ona dosyć, no cóż, biedna. W sumie dosyć prosty mundur, trochę słabo pomalowany, jakże jeżeli się dobrze przyjrzymy, to te guziczki są tak niespecjalnie zrobione, ta szarfa na ramionczko od pochwy, od szpady również przebija kolorami na mundur. No cóż, nie jest to majstersztyk, aczkolwiek moja sympatia do tej postaci sprawia, że wyeksponowałem Kinga na czołowym miejscu na półce obok stanowiska komputerowego i on tutaj nadzoruje moją pracę, kiedy montuję dla was kolejne materiały. Och, ale zacina deszczem na dworze, aż automatycznie mi się tutaj zimno zrobiło. Pozostajemy, moi drodzy, w klimatach japońskich. 11 tom Dragon Balla Super autorstwa Akiry Toriyamy, wydany przez JPF w Polsce. Zapytałem was ostatnio w ankiecie na Instagramie, czy chcielibyście materiał, w którym porównuję tą oto kontynuację, ten prequel niesamowicie kultowego Dragon Balla z inną kontynuacją. I tutaj odpowiedzieliście, że owszem, chcielibyście, więc myślę, że niedługo będziecie mogli się spodziewać takiego filmu. Powiem wam szczerze, że pierwotnie byłem mocno podjarany tą całą serią, tym, że po tylu latach Dragon Ball wychodzi w Polsce. Jak jest teraz, niedługo się przekonacie. Ostatnie tomy zaliczam jednak zdecydowanie na plus. Pozostajemy dalej w klimatach walki o smocze kule. Swego czasu był i Vegeta, Vegeta oraz jego syn Trunks, więc nie mogło zabraknąć w naszej kolekcji również głównego bossa, Goku. Jako dzieciak, który za młodu oglądał na RTL-7 oraz innych kanałach tą niesamowitą chińską bajkę, no nie mogłem się doczekać, aż Goku pokażę wam na kanale, no gdyż on jest w kolekcji mojej, na mojej półce już od dłuższego czasu, lecz zawsze były jakieś inne figurki, które musiały być akurat w tym odcinku, gdyż z różnych powodów. Teraz przyszła na niego kolej, gdyż niedługo trafi w moje posiadanie pierwszy tom Dragon Balla klasycznego, jednak w wersji full color. Jaram się niesamowicie, jestem bardzo ciekawy, gdyż czytałem pierwsze tomy Dragon Balla, nigdy do końca, a samą serię anime, zarówno tą klasyczną, która miała 300 ponad odcinków, jak i Kai, oglądałem nieraz. Mam nadzieję więc poznać również tą, powiedzmy, taki pierwowzór, teraz pokolorowany. Również będzie to moje pierwsze obcowanie z mangą w takim wydaniu,
nie czarno-białym, więc no na pewno nie omieszkam podzielić się z Wami swoimi wrażeniami. A teraz przyjrzyjmy się temu panu z bliska. Goku, jak na niesamowicie silnego wojownika, ma pewne problemy z ustaniem na własnych nogach na półce, dlatego pomimo jednej czy dwóch kąpieli musi stać trochę w głębi. Tutaj również troszeczkę jak w przypadku Kinga Bradley'a, to wydanie jest troszeczkę biedne, nie ma jakichś dodatkowych znaków. No możemy to tłumaczyć poprzez zerwaną górną część szaty bojowej Goku, aczkolwiek jest coś w tej figurce, co mnie urzeka. Tutaj nawet ciężko mówić o kwestii niedomalowań, gdyż no liczba elementów dodatkowych jest tak uboga. No zdarzają się powiedzmy takie odpryski farby, aczkolwiek no jak stoi, jest to niewidoczne. Dlatego bardzo, bardzo lubię tą figurkę w swojej kolekcji, jeżeli macie okazję, jeżeli kochacie Dragon Balla, to szczerze polecam. No dobra, nie będę taki i zdradzę Wam, z czym ten Dragon Ball Super zostanie niedługo porównany. Otóż, moi drodzy, z Boru to cóż tu dużo mówić. Chciałbym troszeczkę zachować jednak myśli na przyszłe materiały. Jednak Boruto zacząłem czytać praktycznie od razu po skończeniu mangi Naruto, gdyż no jak wychodziła w Polsce, to nie kupowałem jej na bieżąco z racji tego, że inne mangi powiedzmy prenumerowałem. Naruto kupowałem w trybie jak miałem pieniądze, to parę tomów spływało do mnie pocztą i tak właśnie po zakończeniu 72 tomu oryginalnej serii pomyślałem sobie, a czemu by nie sprawdzić tego Boruto. Miałem dosyć pozytywne recenzje i powiem Wam szczerze, że z tomu na tom jestem coraz bardziej zachwycony. I tutaj, o ile okładki nie są jakoś specjalne, ładne, to uważam, że sceny walki są narysowane w bardzo przyjemny sposób. Od razu człowiek może wyobrazić sobie każdy ruch danej postaci. Od czasu do czasu z Olą prowadzimy rozmowę na temat tego, jak japońskie komiksy i seriale są niesamowite. Są diametralnie różne od powiedzmy serii amerykańskich. Wypełnione są akcją, emocjami, takim patosem, którego w sumie brak w zachodnich produkcjach. I tutaj również troszeczkę efekt z mojego sentymentalizmu. Yugi Moto. I can attack with the dark magician. But he won't stand a chance once Kaiba's dragons are free of my spell. Ojeny, moi drodzy, nie wiem, czy Wam mówiłem o tym przy okazji materiału o Hero Realms. Hero Realms, bo zostałem już poprawiony. Yu-Gi-Oh! Był chyba takim pierwszym ekwiwalentem karcianki kolekcjonerskiej w moim życiu. I jak dziś pamiętam emocje, jakie towarzyszyły emisji pierwszego odcinka tej serii, kiedy dziadek Yu-Gi-Oh! Został zamknięty przez Pegasusa w telewizorze. Jakie to emocje na mnie wtedy wywarło. No, nie jesteście w stanie tego. A może jesteście, co ja tam wiem. Nie będę Wam mówił, jak macie żyć. Na początku pandemii postanowiłem sobie troszeczkę przypomnieć te stare właśnie bajki z mego dzieciństwa. Wleciały między innymi właśnie odcinki Yu-Gi-Oh! Były na Netflixie, niestety bez polskich napisów. Jeżeli dla kogoś to był problem, no to nie mógł się tym cieszyć w taki sposób, jaki ja się cieszyłem. Aczkolwiek no poczułem ten ładunek nostalgii, sentymentu oraz w sumie naprawdę dużej dawki adrenaliny. Ale powiem Wam szczerze, że jak tak oglądałem sobie te odcinki, to ja się nie dziwię, że oni musieli troszeczkę obecnie urozmaicić te mechaniki, bo to było strasznie proste. Funko Pop Yu-Gi-Oh! Występuje w dwóch wersjach. Jedną jest to właśnie tutaj, którego macie przed ekranami komputerów, czy lub też telewizorów, / smartfonów Yugi Moto. Jest również Yami Yugi, który robi groźne miny, a ja stwierdziłem, że takich groźnych postaci na swoich półkach mam wystarczającą ilość, stąd też wybór padł na tą wersję figurki. I mamy tutaj oczywiście milenialny naszyjnik oraz zestaw kart, którymi Yugi zagrywa. I myślałem, że będzie tutaj taki super smaczek i będą jakieś nadruki postaci, ale niestety są tylko jakby zarezerwowane miejsca. Chociaż tyle, mogło być znacznie lepiej, ale i tak ta figurka niesamowicie się prezentuje poprzez swoją fryzurę na regale, ale powiedzmy to, co jest jej dużym plusem, jest również jej dużym minusem, gdyż głowa jest nieproporcjonalnie ciężka względem ciała i również pomimo dwóch czy trzech gotowań Yugi lubi się przewrócić, dlatego już obczaiłem, że musi stać w ten sposób i jakoś wtedy tą równowagę ma zachowaną, a przynajmniej przybiera taki battle pose. Też jest super
sprawa. Kolejny komiks, moi drodzy, i tym razem amerykański. Spider-Man Odejść z hukiem. Jest to 10. i zarazem ostatni tom tej serii, w tym ranie marvelowskim, gdyż kolejny tom będzie ponownym restartem Spidermana i tutaj stwierdziłem, że Odejść z hukiem to jest również przesłanie dla mnie, również to jest przynajmniej na jakiś czas mój ostatni tom, gdyż no powiem to z przykrością, ale po tym grubasku, tym nie wiem czy pamiętacie, spisku klonów, nie mogłem się wziąć dalej do tej serii. Jestem na 6. tomie, więc jeszcze dosyć dużo mam do czytania. Te komiksy nie są za tanie, troszeczkę szkoda inwestować w coś, co później stoi i kurzy się. Ja wiem, że mój styl trochę polega na chomikowaniu rzeczy i w momencie, kiedy już będą ukończone, ja wtedy siadam i czytam od początku do końca, aczkolwiek no też jakoś nie wiem, czy mogę powiedzieć, że przejadłem się tą tematyką. No te komiksy troszeczkę nie są tym samym, czym były dla mnie wcześniej, jednak nadal uwielbiam postać Spidermana i niesamowicie nie mogę się doczekać nowego filmu, w którym ma być nie jeden, a nawet 3 Spidermanów. Moi drodzy, ostatnia figurka na dziś. Dark Side Ray. I powiem wam... Ray. I powiem wam szczerze, że no jak tylko zobaczyłem tą figurkę, nie mogłem się powstrzymać. Ja wiem, że to jest taki mój lekki kaprys, wiem, że Ray po ciemnej stronie mocy w sumie kanoniczna jest, nie jest, mamy tylko jedną wizję w takiej wersji z nią w roli głównej. No ale powiedzmy, to mi wystarczyło, ja już byłem szczęśliwy. Naprawdę prezentuje się niesamowicie dobrze i no, nie wiem, czy bym sobie życzył, aby z niej akurat zrobili jakąś wysłanniczkę ciemnej strony mocy, ale taki koncept postaci powinien pojawić się albo w którymś z seriali zapowiadanych, albo w kolejnym filmie spod znaku Star Wars. No jest to niesamowite. Każdy, mam wrażenie, każdy fan czeka na jakąś większą manifestację wybrańców ciemnej strony mocy. Serial z czasów Starej Republiki był spełnieniem marzeń, nie tylko moich, i jestem tego przekonany. Jednak mamy co mamy, cieszmy się i powiem wam szczerze, że jak Dark Side Ray stoi sobie obok tego Kylo Rena, może ja wam jeszcze i go przybliżę, no to jest coś niesamowitego. Bardzo mi się podoba to zestawienie postaci, nie powiem, pasują do siebie i jeżeli by kiedyś pojawiła się jakiś komiks, jakaś wizja, bardzo chętnie bym ją poznał. I tu również, może dużo elementów nie mamy, jednak sama faktura stroju robi bardzo fajną robotę, również rękojeść miecza jest fajnie zdobiona, ma kolorki i nadaje do takiego właśnie sitańskiego wyglądu tej Dark Side Ray. Również takie zapadnięte policzki, podkrążone oczy, no pokazują, że faktycznie ciemna moc jest w niej silna. Kolejne to mistrza do Adolfów Osamy Tezuki. Powiem wam szczerze, że jestem na wielu grupkach książkowych, gdzie panuje jakieś tam odsprzedawanie sobie starszych egzemplarzy, używanych egzemplarzy, jak najbardziej popieram tą czynność i właśnie zauważyłem, że masa osób szuka właśnie tego komiksu. Tutaj troszeczkę na brzegu jest swastyka i wiem, że niektóre serwisy za to banują, więc staram się usilnie jej nie pokazać. No i widziałem właśnie w momencie, że kiedy ta manga nie była dostępna, to dochodziła do bardzo dużych kwot, więc jak tylko Vaneko stwierdziło, ok, zrobimy wyjątek, zrobimy reedycję, to bo nie było obawy, musiałem się zaopatrzyć we własne egzemplarze. Jest to taki, powiedzmy, klasyk opowiadający o 3 Adolfach i fabuła ma miejsce podczas II wojny światowej i więcej niestety nie jestem w stanie wam powiedzieć, ale bardzo się cieszę, że załapałem takie dwie cegiełki do swojej kolekcji, no i zobaczymy, jak bardzo manga zmieniła się od, powiedzmy, takich klasyków do obecnych czasów. Jeżeli czytaliście, to poproszę was o jakąś opinię, no i bo jestem strasznie ciekawy, a powiedzmy, że usiądę do tego za jakiś czas dopiero. I w przypadku 2 ostatnich tomów na dziś, historia jest bardzo podobna. 2 pierwsze tomy opowieści z Malazańskiej Księgi Poległych Stevena Eriksona. Tutaj również cała seria na grupkach książkowych osiągała swego czasu bardzo pokaźne liczby, poniżej 1000 nie schodziła, więc jak tylko Mac powiedział, że
będzie dodruk. Stwierdziłem, że to jest ten moment, to jest moja chwila, abym zobaczył, o co jest takie duże halo. I tutaj, jak możecie zobaczyć, pierwszy tom zacząłem czytać Ogrody Księżyca i na razie mi się podoba, chociaż jest na razie bardzo dużo informacji, bardzo dużo imion i jest dosyć powolna ta fabuła, więc no, nie jestem porwany, ale jestem zaciekawiony. No, powiedzmy sobie szczerze, 10-tomowa seria dochodząca do takiego pułapu pieniężnego, no, nie może być zła. Na razie wyszły 2 tomy tej serii, jednak Mac ma zamiar dodrukowywać również kolejne i według mnie to jest fajne, że wydali to tym razem w twardej oprawie. Ja wiem, że niewiele osób nie lubi, jednak no jest to szansa, że te książki będą się jednak wolniej niszczyły. Więc dla wszystkich, którzy szukali, a którzy jeszcze o tym nie słyszeli, lećcie, kupujcie i cieszcie się tą niesamowitą, mam nadzieję, lekturą. Ja tu już chciałem, moi drodzy, kończyć i w sumie podczas tych słów przypomniało mi się, że mamy jeszcze jeden komiks na dziś. 66 tom One Piece'a. Tutaj JPF, jak obiecał, nadal wydaje One Piece'a w trybie 1,5-miesięcznym i wraz z 66 tomem kończymy arc Fishman Island i zaczynamy Punk Hazard, o którym wiele osób wypowiadało się bardzo, bardzo pozytywnie. Osobiście lubię odkładać sobie tomiki na półce, tak właśnie, aby utworzyły jakąś tam historię i w tym wypadku właśnie będzie to historia od 61 do 66 tomu i mam nadzieję, że podczas jeszcze tej majówki, a tak naprawdę zaraz po włączeniu kamery usiądę i zacznę się wczytywać w kolejną historię moich ulubionych piratów. No moi drodzy, mam wrażenie, że dzisiaj było dosyć sporo materiału źródłowego, z którego możecie zarówno wy, jak i ja czerpać. Ja troszeczkę szybciej, no mam to pod ręką, jakby nie patrzeć. Dajcie znać, co ostatnimi czasy zasiliło waszą kolekcję, co czytacie podczas tej majówki oraz co zamierzacie rozpocząć może już po maturach niektórzy z was. Jeśli zainteresowały was dzisiejsze materiały, to jak zawsze link do niektórych z tych tytułów znajdziecie w opisie. Również jeżeli chcielibyście skorzystać z kodu Inżynier Przygody na stronie popwinyl.pl, to będzie mi niesamowicie miło. Może dzięki temu, dzięki wam, już niedługo pojawi się kolejny odcinek z figurkami Funko Pop. A na dzisiaj byłoby to tyle. Żegnam was cieplutko w ten deszczowy dzień. Do następnego razu.